Witam ponownie. Dziś szybki przepis na tani i pyszny obiad. Ruskie kluski w okrasie z cebulki i boczku. Mięciutkie i naprawdę rewelacyjne. Zapraszam na przepis. Ziemniaki gotujemy w osolonej wodzie do miękkości. Następnie odcedzamy i studzimy. Ziemniaki już mi przestygły, możemy je przepuścić przez maszynkę do mielenia mięsa razem z twarogiem. U mnie jest półtłusty twaróg, 250 gramów. Mielimy to wszystko przez sitko, takie bardzo, bardzo drobne. I dzięki temu wystarczy zmielić raz. Jeśli macie trochę grubsze sitko, wtedy trzeba będzie zmielić dwukrotnie. Ziemniaki i ser przemielone. Dodajemy teraz jeszcze około 2 łyżek mąki ziemniaczanej i około pół szklanki mąki pszennej. Jedno jajko, sól i pieprz. I zagniatamy ciasto. Najpierw pomagamy sobie łyżką. A następnie wyrabiamy ciasto dłonią. W razie potrzeby podsypcie odrobiną mąki, ale niewielką. Z ciasta formujemy kulki wielkości orzecha włoskiego. Dobrze jest robić to dłonią obsypaną mąką. Nie będzie się z ciasto wtedy kleić. Układamy je na deseczce obsypanej delikatnie mąką, żeby się nie przykleiły. W dużym garnku zagotowujemy wodę z odrobiną soli i oleju. W międzyczasie, zanim woda nam się zagotuje, kroimy jedną cebulkę w kostkę. Wędzony boczek, kilka plastrów, drobniutko. Cebulkę razem z boczkiem podsmażamy na odrobinie masła. Nie solimy, bo boczek jest już słony. Do zagotowanej wody wrzucamy nasze kluski. Nie wrzucajcie wszystkich naraz, tylko partiami. Zamieszam. Przykryję i jak wypłyną, liczę czas około 2-3 minuty i wyciągam. I wrzucam kolejne. W międzyczasie nasza okrasa się usmażyła. Kluski wszystkie wrzucamy na patelnię i mieszamy. I kluski gotowe. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTubie. Do usłyszenia!